Dzień dobry. Dzisiaj w portalu wlc.pl goszczę u siebie Fabiana Barańskiego, medalistę, mistrza Europy w wioślarstwie z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Witam cię serdecznie, Fabianie. Bardzo się cieszę, że goszczę cię u siebie. Wiele osób mi pisało, żebym cię zaprosiła, bo trzeba się chwalić takimi ludźmi, którzy są we Włocławku. Ja się bardzo cieszę, że przyjąłeś zaproszenie i zaraz odpowiesz na parę moich pytań. Powiedz, jak to się zaczęło, bo masz 20 lat, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem i tytuł mistrza Europy. Tak jest. To nie jest tytuł, który się osiąga, to nie jest tytuł, który osiąga każdy z nas z Włocławka, więc od samego początku. No, od samego początku, no to moja przygoda z wioślarstwem zaczęła się w 2011 roku. No, czyli dawno temu, 8 lat temu. Dawno to temu. To ile lat miałeś wtedy? 12. To był taki wiek, w którym no zaczyna, można zacząć tą przygodę z wioślarstwem, bo wioślarstwo jest to sport, no nie można go trenować w wieku tam 7-8 lat, tak jak piłkę chociażby, od której zresztą zaczynałem, bo wcześniej przed wioślarstwem grałem w piłkę 5 lat. Ale rozumiem, że tak cię nie pociągnęła za sobą jak wioślarstwo, ta piłka nożna, tak? Znaczy, no tak właśnie po tych 5 latach stwierdziłem, no, że to jednak nie jest dla mnie. Że dlaczego? Warto, no po prostu tak, nie wiem, no, znudziło mi się tak to granie w tą piłkę. Chciałem poszukać czegoś nowego, czegoś innego. No i tata mówi, żebym poszedł spróbować może na wioślarstwo. No, jak zaczynałem, a czemu na wioślarstwo? No, będę tak, cię ciągnęła za nie, język. No, tak było, w sumie rodzina moja w żadnym stopniu nie była związana przedtem z wioślarstwem. Tam nieraz właśnie jak nad Wisłę chodziłem na bulwarach, to widziałem, jak właśnie wioślarze mieli treningi. No i mój tata właśnie mówi, no to żebym zobaczył, jak tam pływają. Mówi, może ci się spodoba, no coś innego, nie? No więc poszedłem, spróbowałem, no początki były dosyć ciężkie, bo w wioślarstwie liczą się warunki fizyczne. Czyli jakie? No wzrost, zasięg ramion i tak dalej, bo to wszystko pomaga. Jesteście wymierzalni tacy? Mierzą was? Skoro mówisz, że zasięg ramion, znaczy, no to gdzieś tam... No się przyjęło, że wioślarz no, jest wysoki, te ramiona długie, nogi ale koszykarz też jest wysoki i nogi też musi mieć długie koszykarz, tak, no, ręce, żeby łapać i wyskakiwać. No, ale nie każdy się w koszykówce odnajduje. No i mówię, i na początku byłem no, jako 12-latek z rówieśnikami w sumie w grupie. No byłem jednym z niższych i zaczynałem od steru, od sterowania byłem sternikiem. Trener mnie na sternika wrzucił. No ale ja się w sumie buntowałem przed tym strasznie, bo w sumie od pierwszego treningu na wodzie to jest naprawdę było dla mnie wtedy mega przeżycie, jak mogłem zejść na Wisłę, usiąść w tą łódź wioślarską i powiosować. To było takie coś, w ogóle coś innego i mega mnie to zafascynowało, a jak byłem, miałem być sternikiem, miałem siedzieć i sterować łódką i po prostu tego nie czuć, tego wiosłowania prawdziwego. No to się buntowałem, no więc trener dał mi szansę, żebym mógł powiosować sobie. Ale z jakiego powodu ci dał? Z powodu tego buntu? No, czy jednak tak. Zacząłeś gdzieś tam rosnąć w którymś momencie? Znaczy nie, to jeszcze wtedy właśnie nie rosłem. Nie byłem wtedy dużym chłopcem jeszcze wtedy. No i po prostu dał mi. Nie wiem, czy chciałbym je jakoś odpornić, czy wybić mi to wioślarstwo z głowy. Ale no... I tak po 2 latach treningu właśnie przyszło to, że zacząłem strasznie szybko rosnąć i przez rok urosłem 13 cm przytyłem. No to już moje osiągi zwiększyły się. No i potem tak cały czas szedłem sukcesywnie do przodu, cały czas rosłem, cały czas moje wyniki się poprawiały. No i pierwszy sukces przyszedł w drugim roku treningów. Zdobyliśmy wicemistrzostwo. To jest szybko, jak pierwszy sukces przychodzi w drugim roku treningów? Tak jak patrzysz na swoich kolegów, którzy też trenują. To myślę, że to jest taki normalny, jak standard, trenują. Tak, no, to jest wiek młodzika. To, no to wtedy właśnie to jest dopiero się zaczyna wioślarstwo. To tam ludzie nie trenują już tam po kilka lat, czy to jest początki są.
I wtedy właśnie się liczą te warunki fizyczne, bo wtedy to najbardziej widać. Zawsze jak płynęliśmy na start i widziałem, że chłopak jest naprawdę wysoki, jest duży, to mówię, o, ten będzie groźny. I w młodzikach rzeczywiście to się przekładało, że jak ktoś był duży, silny, to wygrywał przeważnie. No ale pierwszy, mówię, sukces przyszedł po 2 latach treningu, wicemistrzostwo Polski w czwórce podwójnej. Rok później już jako junior młodszy, również srebro na czwórce podwójnej też właśnie. No a w 2015, w czwartym roku treningów, pierwszy raz zakwalifikowałem się do reprezentacji. To były na regaty nadziei olimpijskich. No i wtedy dla mnie było to coś super, ubrać dres z orzełkiem na piersi, lajkrę. Motywuje Cię taka możliwość ubierania tego orzełka? Tak, oczywiście. To jest naprawdę mega przeżycie. Znaczy mega przeżycie, taki mega kop. Jak wiem, że reprezentuję swój kraj. I tak jak teraz na przykład, teraz zawody są transmitowane na TVP Sport. Wiem, że sporo ludzi patrzy. No i to jest też również kolejna rzecz, która mnie motywuje do tego, żebym się spiął i popłynął jak najlepiej. No ale wtedy, jak już się zakwalifikowałem do kadry, no to w sumie od 2015 roku jestem cały czas reprezentantem Polski. Ile miałeś wtedy lat, jak się zakwalifikowałeś do tej kadry? 16 lat miałem. 16. Pierwszy raz. No i przez juniora pierwszy taki poważny sukces na arenie międzynarodowej przyszedł w 2017 roku, jak zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów w Jedynce. To wtedy już było dla mnie... W Jedynce to rozumiem, że sam byłeś tak, w tej sam, tak, tak, tak. To już było dla mnie takie znaczący sukces. I wtedy zrozumiałem, że mogę rywalizować na świecie i zdobywać medale. Ale niestety w 2017 roku, jak pojechałem na Mistrzostwa Świata, no jechałem z dużymi nadziejami, jako brązowy medalista Mistrzostw Europy, no to wiadomo, że ambicje były wysokie. Ale niestety po ćwierćfinale złapałem wirusa. No i po prostu w półfinale, gdzie trzeba pojechać na 120% i dać siebie wszystko, bo półfinały to przeważnie jest najcięższy wyścig, bo no tam każdy jedzie od początku ile może, bo Anusz Widelec może się uda i wejść do finału, nie? No i po prostu wtedy nie byłem w optymalnej już dyspozycji, po tym wirusie mnie... No, straciłem wiele elektrolitów i tak dalej, bo biegunka, wymioty. No i właśnie to też tak było dla mnie ciężkie po tych mistrzostwach świata. No ale stwierdziłem, że nie ma co się załamywać, bo w przyszłym roku też będzie szansa na kolejny dobry wynik. No i tak się stało, że zakwalifikowałem się do kadry młodzieżowej. Razem z Mateuszem Świętkiem popłynęliśmy dwójkę podwójną na mistrzostwach świata w Poznaniu, gdzie udało nam się zdobyć medal. W którym? W 2018 to było? Tak, rok temu, w 2018. Udało nam się zdobyć medal i to był kolejny duży sukces, tylko że teraz już nie na arenie europejskiej, tylko już na światowej, na światowym czempionacie. Brązowy medal to naprawdę już coś. A we wrześniu udało nam się potwierdzić, że jesteśmy w czołówce tej młodzieżowych zawodów do lat 23 i zdobyliśmy wicemistrzostwo Europy. To no, do tamtej pory to był mój najlepszy. Kto zdobył pierwsze miejsce? Grecy. Grecy to mistrzowie świata. I prowadziliśmy na Mistrzostwach Europy z nimi cały bieg, bo nastawiliśmy się na to, żeby z nimi wygrać, no, ale niestety byli wtedy mocniejsi. No ale też udało mi się już po tym sukcesie, wszedłem już do kadry seniorskiej. Wcześniej już też byłem próbowany, ale to tak w zastępstwie, jak któryś z chłopaków z grupy był kontuzjowany, no to trener mi dał szansę, żeby po prostu zobaczyć mnie jako młodego, jak sobie radzę. No z tego co wiem, to był wtedy już zadowolony ze mnie, no ale musiałem, wiadomo, wejść w tą grupę 8 zawodników, potwierdzić to na regatach jesiennych, gdzie dwóch zawodników wchodziłoby w szkolenie centralne. No udało mi się to zrobić, byłem drugi, przez całą zimę ciężko trenowałem, chcąc wejść do tego seniorskiego ścigania, tym bardziej, że w tym roku jest to rok kwalifikacji olimpijskich. Czyli decydujące dla Ciebie? Decydujące, no bardzo duże znaczenie miało to, no bo również jeśli by mi się nie udało wejść
w grupę seniorską, to bym mógł startować w zawodach młodzieżowych, bo to jest dopiero drugi rok, jaki jest, bo to do 23 lat mogę startować jeszcze jako młodzieżowiec. No ale udało mi się udowodnić trenerowi, i że swoją wartość i że jestem przydatnym zawodnikiem, że potrafię sobie radzić z presją, bo wiadomo, ten rok jest bardzo ważny, gdzie no, już nie można sobie pozwolić na słabości, bo każdy, cały świat trenuje i każdy się przygotowuje do tych kwalifikacji olimpijskich. W tej konkurencji, której ja będę startował w czwórce podwójnej, jest tylko 8 osad, a chętnych jest wielu, także konkurencja nie śpimy, również też nie śpimy i ciężko trenujemy. Zobaczymy, jak to się zakończy 30 sierpnia albo 1 lipca, nie wiem, którego są finały. 1 września. 1 września, tak. Tak, a powiedz mi, bo masz 20 lat, uczysz się nadal? Tak, znaczy ten rok miałem przerwy, właśnie skupiłem się na sporcie typowo, a od tego roku będę się uczył na UMK w Toruniu. Super, a jaki kierunek? Znaczy dostałem się na dwa kierunki, bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe, ale się jeszcze zastanawiam, jutro muszę papiery zawieźć, więc... A który jest bliżej, bliżej Ciebie? Znaczy mam wielu znajomych, którzy studiują na kierunku bezpieczeństwo narodowe, także myślałem, że nad tym kierunkiem, nad tym jest mi bliżej. Okej, okay. Jak często trenujesz? Jak często trenuję? No praktycznie od grudnia do końca sezonu, czyli tak jak w tym roku, to 1 września przebywam praktycznie cały czas na obozach. Obóz przeważnie tam trwa 3 tygodnie, jestem 3 dni w domu i jadę na następny. Czyli w domu to mnie za dużo nie ma, no ale wiem, że takie poświęcenie, dzięki temu, że się poświęcam, mogę osiągać takie sukcesy. No to jak będzie ze szkołą? Dasz radę pociągnąć dwa tematy? No myślę, że tak. No, wejdę w indywidualny tok nauczania i myślę, że dam radę. To jakie cele ma przed sobą Fabian Barański? No najbliższy cel to Mistrzostwa Świata w Linz. Tak, kiedy one się odbędą? Właśnie nie wiem dokładnie, ale to no, na przełomie sierpnia i września. Tak. No i te Mistrzostwa Świata są... również kwalifikacją olimpijską. No i po prostu trzeba, chcemy zdobyć kwalifikację olimpijską, ale oczywiście też jedziemy walczyć o najwyższe cele. No, ta kwalifikacja olimpijska jest podstawą, żeby z chłodną głową już sobie móc podejść do okresu przygotowawczego i przygotować się do igrzysk, jeśli zdobędziemy kwalifikację. No ale mówię, jedziemy tam walczyć o najwyższe cele, nie tylko po kwalifikację. Jedziemy tam walczyć o medale. Czytałam parę wywiadów, w których się wypowiadałeś, bądź też wypowiadali się ludzie, którzy Cię w jakiś sposób znają, bądź komentują sytuację sportową, która ma miejsce z Twoją osobą. I tam było powiedziane, że bez względu na to, do kogo dołączysz, to wygrywasz. To prawda? I to pytanie, czy to jest szczęście, czy praca ciężka? Tak, znaczy no, w tym sezonie akurat tak się układa wszystko, że co zawody przywożę złoty medal. Wygrałem trzy edycje Pucharu Świata i wygraliśmy na czwórce podwójnej całą edycję, całą klasyfikację generalną. No ale również jestem mistrzem Europy na dwójce podwójnej. Ale tak, no to nie jest tak, że to, że gdzie ja tam wsiadam, tam są złote medale, bo oczywiście nie jestem. No tak było napisane. Tak, ja rozumiem, ale też nie można zapominać o chłopakach, bo cała grupa krótkich wioseł jest bardzo mocna i każdy ciężko bardzo trenuje. No i akurat mamy teraz taką mocną grupę, że i dwójka, i czwórka, niezależnie w jakim składzie płynie, to naprawdę walczy zawsze o najwyższe cele. A ciężka praca też jest szczęście. Na pewno ciężka praca, no bo to wiadomo, no bez pracy by nie było takich sukcesów. Ale no szczęście również, no również szczęście jest potrzebne w sporcie. No i też nie można zapominać, żeby zdrowie było, bo jak jest zdrówko, to można się przygotować na spokojnie do regat. Jak nic nie boli, to oczywiście można sobie zrobić trening na 100%, a niestety jak się nieraz zdarzy jakaś kontuzja,
no to gdzieś tam nasze możliwości są ograniczone, tak? Ale myślę, że te trzy składniki, znaczy te trzy, no te trzy składniki są najważniejsze do osiągnięcia sukcesu. Ciężka praca, szczęście i zdrowie. Z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że masz w sobie duże pokłady takiej, właśnie uciekło mi to słowo, ale zdajesz sobie sprawę, że różne sytuacje mogą się w twoim życiu zadziać i gdzieś tam pilnujesz się nad tym, chociażby mówiąc o tym zdrowiu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy i teraz tak jak mówiłeś, że gdzieś to zdrowie nie pozwoliło ci zadziałać na 120%, tak? Znaczy, no akurat teraz nie miałem takiej sytuacji, tylko po prostu no, tak przytoczyłem, że jeśli nie jest, jeśli no, jakiś uraz, wiadomo, coś, no to nie można tak na 100%, jak to się mówią, no, sprzedać wysiłkowo, że dać siebie maksa, bo wiadomo, jest jakieś ograniczenie, jakiś ból, nie wiem, w plecach, bo najczęściej u wioślarzy kontuzje to są plecy. No i jeśli coś boli, no to wiadomo, jak człowieka coś boli, to się źle czuje, złe samopoczucie jest, więc no, zdrówko podstawa. Teraz mi się już przypomniało to słowo, pokora. A. Masz w sobie dużo pokory. Dobrze, trzeba przed sobą mieć tą pokorę, bo ona gdzieś w pewnych momentach nas ostrzega przed zagrożeniami. Ja mam pytanie, jakie pragnienia ma przed sobą Fabian Barański? Pragnienia, wiadomo. Marzenia, tak. Wiadomo, jak każdy sportowiec marzy o medalu olimpijskim, ale wiem, że droga do tego jest ciężka i wyboista. Wiele razy będzie trzeba zrobić dwa kroki w tył, żeby pójść jeszcze dalej na szczyt. Ale no, jestem na to przygotowany, sam sobie wybrałem tą drogę. Ale wierzysz, że zdobędziesz ten medal? Tak, no jeśli bym nie wierzył, to bym nie trenował. Tak jak teraz trenuję, bym się nie poświęcił w 100% dla tego sportu. A sprawia mi to mega frajdę, wioślarstwo sprawia mi mega frajdę. Cieszę się, że mogę robić to, co kocham. I, no i to mam jakieś z tego korzyści. I również osiągnięcia, bo no, super jest stanąć na, tak jak na Mistrzostwach Europy stanąłem na podium. Wysłuchałem Mazurka Dąbrowskiego, gdzie praktycznie każdy sportowiec chce no, takiej chwili zaczerpnąć, tak? Więc no, to są super chwile, zapadają w pamięci, także cieszę się, że tak się układa, jak się układa. To ja ci życzę tego medalu olimpijskiego, nie jednego oczywiście, bo wiadomo, jak sobie zapracujesz, tak będziesz miał, natomiast widzę, że dobrą masz motywację, cieszę się, że wierzysz, bo cele trzeba sobie stawiać, żeby je osiągać, bo bez tych celi no, nie ma co osiągnąć. Więc życzę ci, żeby ci się wszystko spełniło, życzę ci braku kontuzji, dużo zdrowia, dziękuję za wizytę w studio. Gościem programu Oko w Oko z w portalu wlc.pl był Fabian Barański, mistrz Europy w wioślarstwie z Wrocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, popularnie zwanego WTW. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.